Witam, jesteśmy w firmie Rolmech, nowym dystrybutorze koparek Yuchai. W tym momencie mamy tutaj przy sobie koparkę Yuchai U20. Jest to koparka zero zachodząca, czyli obraca się bez wychodzenia korpusu poza obrys gąsienic. Kopie na 2,5 metra mniej więcej, waży 2 tony. Jest to fajna maszyna, którą można przewieźć na przyczepce już na kategorię B plus E. Środek koparki jest dość przestronny, jeśli porównujemy do innych koparek w typie zero zachodzących. Jest ona fajnie wygłuszona, wyświetlacz w miejscu widocznym dla operatora, gdzie możemy wszystkie bieżące odczyty sprawdzić. Przednia szyba podnoszona. Także klimatyzacji nie ma, jak to w takich małych koparkach, ale można otworzyć szybę, zablokować drzwi i zastosować ten przewiew. Natomiast zimą możemy włączyć nagrzewnicę, puścić sobie nawiew na siebie czy na okno, także nie paruje, jest nam ciepło i można naprawdę komfortowo pracować. Dodatkowo w standardzie mamy radio i dwa głośniki, które są w tym wypadku posadowione za mną. Pod prawą ręką przyciski, oświetlenie, dwie prędkości jazdy, wycieraczki, rozsuwane gąsienice, nagrzewnica. No i tutaj oczywiście lemierz i skręt ramienia. Koparka ma zamontowane pedały na drążkach jazdy, więc niekoniecznie musimy używać rąk do jazdy, możemy używać stóp. Proste, a wygodne. A tutaj mamy, jeśli chodzi o ten pedał, pracę dodatkowym urządzeniem, czy podepniemy wiertnicę, czy inne urządzenie. A na ramieniu mamy dwa wyjścia, plus trzecie jako wolny spływ do tych urządzeń, które tego wymagają. Silnik Yanmar 3TN V76, bardzo fajna jednostka, bardzo wydajna, jeśli chodzi o konsumpcję paliwa, spalanie około 2 litrów, myślę maksymalnie na godzinę. 3 cylindry diesel. To jest jednostka, która wykorzystywana jest w wielu, wielu maszynach budowlanych, chyba w większości. W tej koparce zastosowana jest pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennym wydatku. Bardzo potężne urządzenie o przepływie do 61 litrów na minutę. Więc w zupełności wystarcza, żeby napędzić i koparkę, wszystkie jej funkcje i jeszcze osprzęt dodatkowy, jaki możemy na niej zamontować. Jeśli chodzi o szybkozłącze, jest to standardowe szybkozłącze mechaniczne, bardzo proste, ale też niezawodne. Odpinamy jednym ruchem, zmieniamy łyżkę, zakładamy drugą, druga jest zapięta. Koparka U20 z racji rozsuwanego podwozia ma dwie możliwości, 1 m i 4 cm, albo jest szeroka na 1,40 m. Jeżeli gąsienice są zwężone, mamy w tym momencie 1 m i 4 cm. Jeżeli je rozsuniemy, mamy 1,40 m. W zależności od tego, czy gąsienice są schowane pod podwozie, czy rozłożone, dopasowujemy lemierz. W tym momencie, kiedy rozszerzyliśmy gąsienicę, należałoby lemierz również rozszerzyć, żeby miał ten 1,40 m i szerszy zakres ściągania podłoża. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do zapoznania się osobiście z koparką U20, do odwiedzenia firmy Rolmech.